Teresa Adamczyk, dzień dobry, witam państwa w programie Rozmowa Dnia. Dzisiaj zapraszam na spotkanie z członkiem Rady Nadzorczej KGHM Polska Mieć SA i wiceprzewodniczącym Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego, panem Leszkiem Hajdackim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Kiedy zapraszałam pana do tego programu, myślałam. Yy, yy, Myślałam raczej o tym, co się dzieje w związku, natomiast w między, tak zwanym międzyczasie się tyle rzeczy wydarzyło, że jednak zacznę, najpierw zacznę od spółki, później negocjacji prac, płacowych, a na koniec może o tej sytuacji w związku zawodowym. Zmiany, zmiany na różnych stanowiskach w polskiej miedzi to po wyborach, zdaniem, Pana y, sytuacja naturalna? Naturalna, bo ona trwa od wielu, wielu lat. Zmiana władzy politycznej przekłada się na te spółki, które są pod y, zarządem Skarbu Państwa. Mimo tego, że 32%, nad czym ubolewam, y, udziałów należy do Skarbu Państwa, to Zmiany polityczne, zmiany na szczeblu ministra Skarbu Państwa powodują, że powołuje się do spółek również i KGHM-u, prezesów, którzy, którym się ufa. Minister widocznie ufa prezesowi skórze, rada nadzorcza, która była wcześniej wymieniona, powołała prezesa, a prezes kształtuje swój zarząd. To jest kolej rzeczy naturalna. Myślę, że nie należy tego rozpatrywać w kategoriach biznesowych. Rozpatrywać to należy w kategoriach właśnie tych, o których powiedziałem, zaufania do ludzi, którzy mają zarządzać mieniem wielomiliardowym. Miał Pan już okazję kontaktów z nowym zarządem jako członek Rady Nadzorczej. Jakie są Pana pierwsze takie refleksje, bo to o ocenę to pewnie jeszcze za wcześnie. Refleksja pierwsza to zmiany w zarządzaniu trwają za długo. Prezes był, nowy prezes powołany był po kilku miesiącach od przejęcia władzy. To zawsze powoduje taki stan zawieszenia. Natomiast pełny zarząd jeszcze do dzisiejszego dnia nie jest ukształtowany. Na posiedzenie najbliższej Rady Nadzorczej też jest przewidywany punkt dotyczący zmiany w zarządzie, więc to trwa. Trwa długo, długa... Taka, trwanie tego w sposób nadmierny no, powoduje taką destabilizację, oczekiwanie, zawieszenie, różnie to można nazwać. Nie działa to dobrze. Obszarze zarządczym w spółce. Można powiedzieć, że zmiany nabrały tempa <laughs> Przepraszam w spółkach, w, w, spółk, w, w samej polskiej miedzi, w zakładach polskiej miedzi i na razie, i dotyczy to huty, dotyczy to zakładów górniczych lubin, zakładów górniczych rudna. Można powiedzieć, że opinię publiczną z, tak troszkę zbulwersowały, w każdym razie wywołały wiele komentarzy, zmiany właśnie w rudnej. Były prezydent Głogowa, pan Zubowski na stanowisku dyrektorskim, pan Jędrysek ze Strzębskiej Spółki Węglowej na kolejnym stanowisku dyrektorskim. Według pana, to jaka to jest ta dobra zmiana? Może od, zacznę od struktury organizacyjnej. Mówiłem o tym, że zmiana władzy jest taka przesunięta w czasie, ale. Oczekiwania moje i kolegów w Radzie Nadzorczej z wyboru załogi były ukierunkowane na zmiany struktury organizacyjnej. Uważaliśmy, że ten stan, który pozostaje po platformie musi być zmieniony. Jesteśmy przekonani, że w oddziałach funkcja dyrektora do spraw pracowniczych, czy też funkcja dyrektora do spraw finansowych jest zbędna. Od wielu, wielu lat firma się restrukturyzuje, powstały inne struktury zarządcze, przypominam, że są powołane za dużym jakby ciężarem organizacyjnym, ale też i przy dużym nakładzie pieniężnym. Centrum Usług Księgowych i w strukturze organizacyjnej tego centrum nie przewiduje się takiej funkcji jak dyrektor do spraw finansowych. A no tak, więc, bo kopalnie teraz nie prowadzą same zakupów? Nie, nie prowadzą, praktycznie <kli> jest to rozliczenie wewnętrzne w ramach spółki. Spółka się sprawozdaje na zewnątrz tylko w całości, w związku z tym te wewnętrzne struktury powinny zamykać się na głównym księgowym w każdej. Strukturze organizacyjnej, tak o tym mówi ustawa o rachunkowości, również i ten schemat organizacyjny, o którym ja wspominam, tak zakładał. A więc uważamy, że wszelkie powołanie, ja osobiście też tak uważam, że wszelkie powołanie ludzi, którzy pełnią funkcje dyrektorskie w obszarze dyrektora do spraw finansowych, są zbędne. To jest jakby zbędny koszt. Druga rzecz, no, jeżeli spółka przejęła niemalże wszystkie funkcje zarządcze w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, a więc od przyjmowania przez szkolenia do momentu zwalniania, na oddziałach pozostaje ono tylko i wyłącznie funkcje takie fizyczne, czyli wręczanie papierków, to ta funkcja też jest zbędna dyrektor do spraw pracowniczych, który zarządza zakładowym funduszem świadczeń socjalnych jest niepotrzebny. W związku z tym kto bykolwiek trafił na te miejsca, to raczej to traktuje jako zobowiązanie polityczne w kategoriach umieszcowiania ludzi, którzy na te miejsca od dawna oczekiwali, a nie traktuje tego w kategoriach potrzeby spółki. Miało być taniej, jest tak jak było, tylko się osoby na tych funkcjach zmieniały, zmieniły i to jest ta Różnica w tym, co, czego ja oczekiwałem, a co się dzieje, a więc nie stało się nic. Ludzie przychodzą w miejsce ludzi, koszty z tego tytułu mamy, poprawy organizacyjnej żadnej. Nie słuchać też o żadnych. Albo prawie żadnych zwolnieniach w biurze zarządu. Tyle przed wyborami było mowy na temat um, nadmiernej liczebności um, tej, 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 tej części spółki, czyli biura zarządu. Um, tymczasem tam jakby taka cisza, cisza przed burzą, Pana, pana zdaniem? Pojawiają się tam um, nowi ludzie, czy, czy po prostu są ciągle ci, którzy byli? Jak to wygląda? I znowu nawiążę do struktury organizacyjnej. Otóż. W spółce KGHM Polska Mieć S.A. A. Mamy 11 oddziałów. Do tej pory mieliśmy 11 dyrektorów naczelnych, 10, bo funkcja w zakładach wzbogacania ród i hydrotechnicznych była łączona, i 22 dyrektorów naczelnych, którzy mieszczą się w centrali, co się przekłada na 630 osób. Liczba dyrektorów naczelnych i liczba pracowników jest nadmierna. Więc w tym oczekiwanie nasze. Nie wiązało się z oceną poszczególnych ludzi. Chodzi tu o strukturę organizacyjną. W związku z tym oczekiwaliśmy, że również tutaj zarząd, który się kształtuje w tej chwili, przedstawi nową strukturę organizacyjną, w wyniku której wyłonione będą te kierunki i te miejsca, które są niezbędne dla spółki, aby pozbyć się tych miejsc, które pracują same dla, na swoje potrzeby. A takie miejsca w strukturze organizacyjnej są. Czy się coś dzieje? No, nie wiem, bo zarząd w tej chwili jest zajęty raczej tymi bieżącymi sprawami, a więc kształtowaniem swojej wizji na przyszłość. Przypominam, że budżet będzie zatwierdzany dopiero 15 marca, a strategia również w najbliższych miesiącach, a więc zajmuje się rzeczami jakby ponad strukturą organizacyjną. To chyba dobrze, że, że to pierwszeństwo ma. Ale to dobrze, ma, ma to pierwszeństwo. Natomiast y, myślę, że y, też to nie może się odbywać y, y, z jakąś zwłoką, bo to też przekłada się na normalny kodeks pracy, w wyniku którego niektórych ludzi trzeba odwołać, a niektórych trzeba pozbawić funkcji. I powiem to z dużym naciskiem. Ja nie mówię to przeciwko osobom, które w tej chwili tę funkcję pełnią. Y, to dotyczy pewnej struktury organizacyjnej i spojrzenie na koszt funkcjonowania administracyjnego spółki. Nie może być tak, że w czasach, kiedy mamy kryzys gospodarczy, kiedy wiele działalności spółki zostanie yy, zakończone albo przesunięte w czasie na okresy przyszłe, nie będzie miało to przełożenia. Na ilość pracowników, czy też departamentów, czy też różnych organizacyjnych tworów, które są wewnątrz spółki. Musi to ulec zmianie i dobrze by było, żeby to było szybko. To jeszcze tylko jedno zdanie. My w tej chwili będziemy też dzisiaj na pewno na ten temat rozmawiali. Negocjujemy wskaźnik wzrostu wynagrodzeń. A to za chwilę. Tak, ale trzeba powiedzieć, że przy kształtowaniu kształtowani budżetu takie założenie powinno już być, czyli w tym miejscu zmniejszamy, uwalnia się, Pieniądze, wywalnią się pieniądze, a przy zdecydowanie większych wydajności, którym się oczekuje, bo zadania na rok 2016 są zdecydowanie wyższe niż w 2015, musi być więcej pieniędzy. A więc więcej pieniędzy na stanowiska, które bezpośrednio produkcyjne. produkcyjne. Więc widzimy tutaj zależność między ilością departamentów, czy też ilością stanowisk dyrektorskich, za które pociągają za sobą kolejne piony ludzi z negocjacjami, wskaźnikami i uwalniania środków na rzecz pracowników na stanowiskach produkcyjnych, nie tylko robotniczych. No, trzeba powiedzieć, że przy tych zmianach w spółce, czytam zawsze też i komentarze i te komentarze sprowadzają się raczej do tego, żeby oceniać to zjawisko jako lokowanie emerytów, lokowanie zasłużonych emerytów Prawa i Sprawiedliwości na różnych stanowiskach. A ja to akurat mam takie wrażenie, że to jest tak, że to wygląda tak jakby Prawo i Sprawiedliwość, czyli ci, którzy przejęli zarządzanie spółką, nie mieli ludzi. Jakie Pana ma odczucia? No, widocznie ludzie skąd, skoro są powołani. Natomiast nie, nie stanowiłbym tutaj, nie, nie stanowi dla mnie jakiegoś problemu dotyczący wiek tych ludzi, tylko kwalifikacje. Jeżeli jest tak, że przychodzą osoby, które posiadają te kwalifikacje, które przełożą to na ten produkt dodany, czyli będzie coś lepiej, będzie coś zdecydowanie pewniej, lub z założeniem, z założeniem zrobione to inaczej, czyli taniej, to tutaj wiek człowieka, który przychodzi, nie ma żadnego znaczenia. Natomiast no, tutaj się pewnie odnosimy do prezydenta miasta Głogowa, bo sam czytam komentarze. No tak, no, prezydent miasta Głogowa nie ma doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Jest to dla mnie typowo polityczna, Decyzja muszą odpowiedzialność brać ci, którzy tą decyzję podejmują. Ale ja wrócę z powrotem. W ogóle ta funkcja dyrektora do spraw pracowniczych na zakładach górniczych Rudna jest zbędna. W związku z tym i w każdej innej, i w kopalni. Każdej innej kopalni w każdym innym podmiocie powinno to się zamknąć na głównym specjaliście do spraw kadr i te typowe techniczne rzeczy tam się kończą. Nie ma tu żadnej strategii hr -owej. Nie prowadzimy na tym szczeblu nic, co by wybiegało poza to, co robi się w centrali. W związku z tym w centrali, pytanie, w, biurze zarządu. w centrali, czyli w biurze zarządu, tak to się nazywa ta mm -hmm. część centrala. W związku z tym nie widzę potrzeby i dlatego ta dyskusja jest, jakby nie powinna zbiegać się do osoby, tylko do strategii i schematu organizacyjnego. Y to, to, teraz, to teraz troszkę o, o, o tych negocjacjach płacowych. Koniec roku i początek następnego to zwykle są prowadzone te negocjacje. Tutaj pan w roli wiceprzewodniczącego związku występuje. No i tak może na początek, skoro pan jako członek Rady Nadzorczej widzi sytuację spółki, to dobrze się pan czuje prowadząc tego typu negocjacje? Dobrze. To też pozwala na to, żeby miał większą wiedzę. I przegląd, już od dawna skończyły się takie obszary dyskusji na zasadzie, kto więcej da, albo kto więcej obieca, to będzie miał większy poklas. To nie jest ta droga. Otóż my wiemy dobrze, że spółka dzisiaj ma problem dotyczący przychodów. Jest to spowodowane cenami. Tak samo jak i wielkością produkcji. Muszę przypomnieć, że będziemy mieli 4-miesięczny przestój w Hucie Miedzi w Głogowie. Natomiast to nie zmniejszy, a wręcz powiększy nakład pracy pracowników. Naszym zadaniem jest, aby praca, która została zlecona pracownikom, została wykonana. I my przyjmujemy to stwierdzenie, że na przykład 30, tam, 3 miliony ton. Z plusem zostanie wykonany, że to zostanie zrobione. Tylko już wiemy, że praca zakordowana, bo pracownik górnik na dole pracuje w akordzie, będzie musiał wykonać więcej pracy, a więc więcej trzeba będzie mu za to zapłacić. W związku z tym chcemy wynegocjować takie warunki, aby praca była opłacana godziwie. No mamy z tym problem. Powinniśmy zakończyć yy, rozmowy dotyczące płac z końca miesiąca lutego. Mamy miesiąc Marzec. Przesunęła się dzisiaj sytuacja dotycząca podejmowania decyzji, bo zarząd jeszcze do końca nie jest ukształtowany. Też mówi o tym, że nie ma budżetu. Natomiast pracownicy od początku roku w tym nowym reżimie produkcyjnym na rok 2016 już pracują. Nakłada się na to jeszcze zapis najniższego krajowego, który wzrasta od 1 stycznia o 100 zł z 1750 na 1850. I przypominam, że w układzie zbiorowym pracy. Mamy zapis, który mówi, że ta płaca nie może być niższa. W związku z tym negocjacje powinny być już zakończone, a wartość wyceniona i zgodnie z normy, nowymi zadaniami. My to szacujemy na, jak powiedziałem, 100 zł na stawce zaszeregowania osobistego, czyli tabela płac zasadniczych powinna być podniesiona o 100 zł. Nie zmienia to udziału niemalże znaczący, nie, nie zmienia to w sposób znaczący udziału płacy w kosztach. Dalej jesteśmy w dwudziestu paru procentach, więc niedużo. Wartość, o którą dzisiaj ten spór się toczy, to jest około 35 milionów złotych na 18,5 tysiąca ludzi pracujących bezpośrednio w produkcji. I to jest ta, ta wartość negocjacyjna. Postawiliśmy swoje oczekiwania, też i warunki. No, i czekamy na wypowiedzenie się zarządu, bo ten zespół negocjacyjny, który się z nami spotkał, upoważnienia miał do wartości, którą nam zaprezentował. To jest wartość, która jest około 35 zł na stawce, więc. To zadowolnia mnie. Mniej. Więc y, y, więcej niż połowę tej wartości jeszcze musimy wynegocjować. Ale nasze argumenty są tutaj, y, no, w, można powiedzieć, wyliczalne. Większa produkcja, większe zobowiązania pracownika w stosunku do pracodawcy, dłuższy czas pracy, bo mamy pracować więcej sobot i niedzielę niż w roku 2015 i przy utrzymaniu regulaminu premiowania, gdzie dwie strony się zgodziły, to krzywdy nie ma, a taki mamy regulamin premiowania. Przy założeniu wzrostu najniższego krajowego, który niewątpliwie wchodzi nam już w tabelę, gdzie pracuje około 20% załogi, czyli 8 i 9 grupę. 20% załogi na 8 i 9, to jest na najniższych grupach w tej yy, chwili. Czyli uskupania. za minimalną krajową, na, za i minimal to są ludzie, którzy pracują tak, na dole? Tak, to są pracownicy, którzy pracują na dole. Stawka zaszeregowania ich jest mniejsza dzisiaj, niższa, niż najniższe krajowe. Kiedy można się spodziewać zakończenia tych negocjacji, co jeżeli się strony nie zgadzą? Są dwa warianty. Pierwszy wariant, nie podpiszemy porozumienia. Myślę, że y, może się to zdarzyć po zatwierdzeniu budżetu. Zakładam, że ten budżet to też jest rzeczą jakby dyskusyjną, ale zakładam. Że 15 marca budżet zostanie ustalony i w niezbędnie krótkim czasie po tym terminie powinny być rozwiązania. Więc pierwszym rozwiązaniem porozumienie, które zakłada dojście do konsensusu. To jest jakby pierwszy zadowolony. A w spole. drugim przypadku zarząd musi podjąć uchwałę, która będzie zgodna z obowiązującym prawem, a więc prawo to jest w jakiś. Nie może być tak, że jakiś pracownik ma stawkę niższą niż najniższe krajowe. Ale to spowoduje konflikt. Ten konflikt spowoduje niedomówienie się tej drugiej części dla tych pracowników, którzy są powyżej grupy dziewiątej. Ja myślę, że my jesteśmy przygotowani na wszystkie warianty, chociaż konflikty no nie służą. One, rozwiązywanie problemów przy stole negocjacyjnym nadaje taki ton odpowiedzialności stron za to, co będą realizowały, nad czym konflikt się toczy nowymi swoimi zasadami. Panie przewodnicząca, wiceprzewodnicząca, tytularnie przewodniczący przynajmniej w zakładach górniczych mhm. Rudna, płaci pan składki? Tak i to spore. Myślę, że sam sprawdziłem, jakie są moje składki w stosunku do innych pracowników, którzy są w strukturze zakładów górniczych Rudna. Płacę najwyższe stawki. I uważa pan, że to w porządku, żeby przewodniczący nie płacił składek? Ale ja myślę, że wszyscy członkowie związku płacą składki. E, wiem, do, że pani zmierza tutaj do dla nas takiego trudnego dzisiaj tematu dotyczący konfliktów związku i e, myślę, że problem ten e, jakby obciąża obydwie strony. Przy czym pracownika, jakim w tym przypadku jest przewodniczący no no właśnie, związku, no, no. mniej, a organizację związkową więcej. No bo, 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 no, nazwijmy nazwijmy rzeczy po imieniu. Chciałam właśnie tutaj nawiązać do tego konfliktów w Organizacji Związkowej Zakładów Górniczych Lubin między mm, ówczesnym zarządem Związku a przewodniczącym Ryszardem Zbrzyznem. To, mm, to znaczy to. to to jak to jest, że, 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 że to nie jest wina Przewodniczącego, bo tak przynajmniej uznało Zebranie Delegatów nie przychylają, odrzucając te uchwały Zarządu ZG Lubin? E, zebranie Delegatu nie mówiło o żadnej winie. Zebranie Delegatu stwierdziło, no ale skoro rację... że uchwały, które podjęł zakładowy Zarząd uchwałami są nieprawnymi, bo one po prostu nie mogą być podjęte, bo powiem taką, może Obrazowe, obrazowo to będzie wyglądało. Jeżeli wybierany jest wójt, a najwyższym szczeblem jest marszałek, to ci, co wybierają wójta, wójta, nie mogą odwołać marszałka. W związku niższy szczebel nie może odwołać przewodniczącego najwyższego szczebla. Jest to logiczne, tak jest schemat władzy. Natomiast przejdźmy na ten moment, w którym mówimy o składkach. Na statut mówi o tym, że wszyscy członkowie związku opłacają składki. Natomiast w przypadku niepłacenia składek z winy pracownika można usunąć pracownika członka związku ze związku. Przy czym to usunięcie musi się odbyć przez decyzję zarządu tego związku w obecności tego pracownika członka związku. Zdarzały więc, się już takie sytuacje? Powiem tak, zdarzały się takie sytuacje. W takiej dużej organizacji, do której należy 8 tysięcy ludzi, są różnego rodzaju stany i różnego rodzaju zachowania. W mojej organizacji zakładowej też się zdarzyła kiedyś taka sytuacja, natomiast jeżeli powiemy o bieżący stan, to są tacy członkowie związku u mnie, którzy nie płacą składek. Zdarza się taka sytuacja. Z czego to wynika? Obciążenia, które pracownik ma poprzez różnego rodzaju swoje zobowiązania, banki, komorników i różnego innego zdarzenia powodują, że nie ma z czego potrącić składki. Wtedy wzywamy pracownika, ja z nim rozmawiam i staram się rozwiązać problem w kategoriach pomocy. Jak ten problem można rozwiązać? Natomiast w momencie, kiedy okazuje się, że pracownik z własnej woli składa deklarację, że nie chce, żeby mu potrącać składki, podejmujemy decyzję skreślenia z listy członków, ale takiej sytuacji tutaj nie mamy. Ja zadałem takie publiczne pytania też, bo już nie pierwszy raz się na ten temat wypowiadam. Dlaczego przez 22 lata ten problem nie był zauważalny przez zakładową organizację związkową, On nagle został zauważony dzisiaj? Myślę, że tak naprawdę we wszystkich takich problemach jest drugie dno. Myślę, że koledzy chcieli wyjść ze struktur obecnego związku, założyć związek inny. Każdy ma prawo, jest każdy wolny, tylko sposób i styl przeprowadzania tego mi nie odpowiada. Ryszard Zbrzyzny był oddelegowany do pracy sejmowej. Był na urlopie bezpłatnym. Składka z 0 wynagrodzeń wynosi 0. O tym Zakładowa Organizacja Związkowa wiedziała. Mogła swoimi decyzjami ustalić składkę. Dla tej osoby tego nie uczyniła. Skoro nie uczyniła, to nie można zrobić zarzutu drugiej strony, że się nie podporządkował jakiejś decyzji. To jest taka rzecz jakby oczywista. Myślę, że e, jak w każdym konflikcie on się zaczyna i kończy, związek, który ma 8 tysięcy ludzi, związek, który ma bardzo dobrą strukturę i jest dobrze zarządzany, poradzi sobie z tym problemem w skali tego związku ośmiotysięcznego, Pewnie będzie tak, że stracimy część członków związków, ale to jest grupa, o którym będziemy w późniejszym okresie zabiegali, będziemy mówili no o. No właśnie, tym. a co się dzieje teraz w zakładach górniczych Lubin z Waszym, z waszym związkiem? No, Zgodnie z decyzją z, z zebrania delegatów, 2, 3 kwietnia odbędzie się zebranie sprawozdawczo wyborcze, na którym zostaną wybrani złożone w sensie sprawozdanie za ostatni rok i zostaną wybrane nowe władze. Które będą, się zarząd... które będą zarządzały tą strukturą w zakładach górniczych lubin. Poprzednie zebranie delegatów nie, wykluc... nie wykluczyło ani Marcina Broszczoka, ani innych członków y, zarządu z, z szeregów związku, t, ale oni już nie są waszymi członkami, jak to się stało? Yy, dwa dni temu koledzy, którzy pełnili funkcję od pracowników oddelegowanych, złożyli. Rezygnację z związku i tyle. Nie są członkami związku na dzień dzisiejszy. Natomiast na, w okresie przebiegu zebrania delegatów i byli członkami związku, wyjątkowość sytuacji tylko jakby sięga do kolegi Marcina Braszczoka, który stał się ponownie delegatem w momencie, kiedy złożył odwołanie od decyzji Rady Związku. Otóż zgodnie z obowiązującym prawem, Decyzja Rady złą Związku dotycząca odwołania zarządu lubińskiego była w mocy do momentu dopóki nie odwołali się do organu wyższego, który był zebraniem delegatów. Otóż te odwołanie nie nastąpiło w dniach poprzedzających, tylko w całym chwili rozpoczęcia zebrania delegatów. Kolega Marcin Braszczek przyszedł i złożył do sekretariatu zebrania. Wniosek o ponowne rozpatrzenie czyli odwołanie od no dobrze, decyzji. I stał się w tym momencie delegatem, bo ja taką dyskusję słuchałem, że, że to nie wiadomo, co się dzieje, raz się skreśla, raz się nie skreśla. Wszystko jest opisane w statucie, procedura jest. Proszę też zauważyć, że statut jest publikowany, on jest na naszej stronie i tam nie ma takiego zapisu, na które się koledzy powołują, w którym by wynikało, że. Funkcje nie polegają z wyboru. Wszystkie funkcje w związku polegają z wyboru. To kiedy to. Te, te wybory w Lubinie? 4 kwietnia jest to niedziela, jak dobrze pamiętam. W niedzielę jest otwarte zebranie wszystkich członków związku, na którym zostaną wyłonione władze. Um, jeszcze tak na koniec taka refleksja. Jak pan widzi ten rok? Już taka niezwiązkowa, tylko tutaj. Um, dotycząca polskiej miedzi w całości. Przed nami trudny rok, o tym już rozmawialiśmy. Przy tych zmianach, takich powolnych, ślimaczących się, wydaje się jeszcze trudniejszy? Może zacznę od tego. Otóż firma, która robi kilkumiliardowy zysk, kilkumiliardowy zysk, i jeżeli o tej spółce się mówi, że ona jest w bardzo poważnym kryzysie, to odnosi się do tego, że ten zysk kilka lat temu był dwa czy trzy razy większy. Natomiast musimy wziąć pod uwagę, że 2016 rok jest rokiem, w którym dalej jest podatek od niektórych kopalin i oczekujemy na złagodzenie, spojrzenie na ten podatek w inny sposób, czy też potraktowanie choćby go w kategoriach kosztów firmy. To jest jakby rzecz ważna, ale na to się nakładają także perturbacje produkcyjne. To jest huta, ale jest załoga. Ta załoga, która w bardzo trudnym czasie w wcześniejszych lat potrafiła sobie dać, Radę z różnymi warunkami produkcyjnymi i z różnymi cenami, w tym razem też podźwignie tą firmę i ten rok zakończy się według mnie dobrze. Raport, który powodował wejście nasz na giełdę, zamieścił takie jedno zdanie, że największą wartością firmy są pracownicy. I dzisiaj jest tak dalej. Największą wartością tej firmy są pracownicy, dlatego o nich należy dbać. I ten rok będzie rokiem dobrym. On się zakończy, będzie trudnym, jeżeli chodzi o warunki finansowe, będzie trudnym o wartości produkcyjne, będziemy się ze sobą droczyć, sprzeczać, będziemy walczyć o każdą tonę miedzi, ale on zakończy się dobrze, dlatego że mamy bardzo dobrą załogę. To tyle poważnie, a na koniec jeszcze taki prawie dowcip. Wie pan że, pan, że macie państwo nowego sojusznika w walce z podatkiem miedziowym. Słyszał pan, że poseł Platformy Obywatelskiej, poseł Kropiwnicki żąda zniesienia podatku miedziowego. No, oj, nowy sojusznik. Oj, y, powiem tak, no wszystkie ręce na pokład. To też jest taki slogan, który kiedyś usłyszałem. Natomiast muszę powiedzieć tak, że to brzmi bardzo komicznie, y, bo pamiętam wypowiedzie i tego, i kilku innych posłów. Również słyszałem wypowiedź pani posłanki, która mówiła w tym programie te telewizyjnym o tym, na pytania, tak naprawdę, co się stało. Szkoda, że nie można odpowiedzieć bezpośrednio. Ja odpowiadam, stało się bardzo źle. Stało się bardzo źle, bo naruszono em, prawo, które stworzono, stworzono, ustawę tylko pod jedną firmą. To Pod tym względem stało się bardzo źle. Natomiast to brzmi śmiesznie. Ale skoro ludzie wracają do rozsądku i widzą w tym, to proszę bardzo, pomagajcie. Ten pomysł dotyczący podatku powinien być bardzo głęboko przeanalizowany, ale głównym dzisiaj zadaniem jest to, żeby od tego podatku odstąpić. Nie wszyscy pomagają, nie wszyscy rozumieją. Koniec. Podatku niech nie będzie. Dziękuję panu bardzo za spotkanie i rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję pani, dziękuję państwu.